Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do gry Dying Light. I tak, kochani, właśnie dobrze widzicie, że wróciliśmy do slumsów. Dzięki czemu możemy teraz iść stawić czoło Rice'owi na szczycie budynku, jak zwykle w nocy oczywiście. Tylko nie wiem, czy gra i tak nie wymusi na nas rozgrywki w dzień. Bo i tak może być... kurde. Odzwyczaiłem się od rozgrywki w slumsach, wiecie? Naprawdę, teraz jest tak dziwne. Jest tak teraz dziwne, jak się w to gra, że to szok. Że to szok. W ogóle nagrywam to przed moim wyjściem do pracy. Mam nadzieję, że się wyrobię, bo jeszcze muszę iść się wykąpać i tak dalej, więc... Może być ciężko, nie powiem. Może być ciężko, no ale dobra. Jesteśmy blisko Rice'a, więc tym bardziej. Nie lubię w sumie tych poboczności w tej chwili, które będziemy rozgrywać, więc... W szczególności na koszmarze, gdzie ten poziom trudności jest naprawdę dość wysoki. No ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Zaraz przejdziesz do zakończenia. Na tym etapie zablokowane są funkcje gry wieloosobowej i nie możesz przenosić się do innych lokacji. Po ukończeniu gry będziesz mógł wczytać ostatni zapis i kontynuować eksplorację Haran. Chcesz kontynuować? Tak. Rais dobił targu z GRE i lada chwila zostanie. Ej, Crane, co ci się dzieje? Przecież brałeś antyzynę ostatnio. Przestań oszukiwać. Przestań oszukiwać, bo ci nic nie jest. O. Ale zmazy. O cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz pokusie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. No, od razu lepiej. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. No i się zaczyna. Gotowe. Wykonawcy moi, uciekaj, Crane. Uciekaj. Ty wszak dobrze są niewolnicy. Uciekaj, albo gin. I się zaczyna. Tu niestety nie możemy używać kotwiczki. To już tak przyjemnie nie jest pod tym względem. Szlak by to! Jedź cicho. No i właśnie tego nie chciałem robić. Tu chyba raczej przegramy, kurde. Bo nie mam żadnej latarki ani z tych rzeczy. To mnie boli. Mam flary chyba. Mam chyba flary. Dobra, o, pykło. Po kilku próbach faktycznie, ale dobra. Zużyjemy wszystkie flary, ale myślę, że powinno się udać. Powinno się udać, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Mamy pościg czterogwiazdkowy, że tak powiem. Dwie flary. Nie jest to dużo. Ale mało w sumie też nie. Dobra, jeszcze trochę ich jest. Jeszcze trochę ich jest. No i flary nam się skończyły. Flary nam się skończyły. Nie lubię tego segmentu. To jeszcze chyba nie koniec, czy już koniec? Koniec chyba. Imponujące entre. Może jesteś jednak królem. Królem błota.
To dobra. Proszę, Clay. Przyjmij królewski podarunek. Już? Postrzelałeś? Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. To byś się, kurde, zdeczka nie zdziwił. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. Nie pamiętam, jak tam się dalej wchodziło, ale chyba nie tak. Może i tak? Dobra. Włączaj to. Pamiętacie o muzyce, o której mówiłem? Wciąż próbować. Pozwól, że zadbam o akompaniament. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników dla niewolnika. No dawaj, dawaj, jedź szybciej do diabła. Pamiętacie o muzyce, o której mówiłem? To właśnie to. W którymś z odcinków właśnie ona leciała. Dobra, no i teraz nie będzie przyjemnie. Aczkolwiek znam prawie, że tą sekwencję na pamięć. Ała. Więc nie powinna mi sprawić większych problemów. Przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rajs zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem... możesz wrócić. Żegnaj, Karim. Żegnaj, Karim. Dobra. Nie tędy, kurde, nie pamiętam, jak tam się dalej szło. Ja miałem zejść, bo wiem, że tu są miny. Nie wiem, czy to tu były te miny? Chyba tu. Chyba tędy, dobra. Wolałem nie ryzykować, ale... kamikadze! Wpadaj na bambus. Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, że tak do ciebie strzelam. Ja tam sam nie jestem. Kiedy tyle mi nabijałeś. Ale uważam to za rodzaj. Nazwijmy to wyrównywaniem szans w grze. Wiesz o czym mówię, kurde. Muszę wejść wyżej chyba jeszcze. Ewidentnie. Ewidentnie jeszcze wyżej. Dobra, to już chyba tędy. Dobrze pamiętam. Au, 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 au. Ma się te skille w parkour. Ma się te skille w parkour. Tak właśnie wygląda tryb trudny. Ale powiem wam, że tutaj umiejętności się już liczą naprawdę. I tak jak powiedziałem, ten tryb trudny, przynajmniej dla osoby, która już tą grę przechodziła, nie jest aż nadto trudny. Ale jest pewien segment właśnie... na przykład to. Po co to było? Żeby mnie wystraszyć, żeby mi zabrać HP? Spadaj na bambus. Raiz. Mam nadzieję, że w jeden odcinek się wyrobimy.
skopiemy dupę tak szybko, że nawet nie zauważysz kiedy. Tamten się jeszcze produkuje biedny. Dobra, właś. Idziemy rajs. Włazimy, dobra, udało się. To się zawaliło niestety. Będę pierwszy. Możesz się uważać za członka ekskluzywnego klubu. Gdzie się chowasz, palancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. Nie przesadzaj. Skopiemy ci dupę i dołączymy znów do klubu. Klubu kopiących dupę Rajsowi. Dobra, jesteśmy już blisko. Dobra. Delikatnie, delikatnie. Tam jesteś słaby, gnoju. Ja jestem silny, mam legendę. Już dawno miałem legendę. Dobra, tędy. I panie Rajs, jesteśmy przy tobie. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyw zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? No, kliknąłem. I to bardzo szybko. Masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Pokażę ci je, Crane. Będziesz cierpiał razem ze mną. Papa Rajs. Tak, no chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się, złamasie! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii. Nie możesz. Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną. Boże, zemści czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? Stop opór, a pogrążysz miasto wraz z sobą.
Nie masz czasu, liczę do pięciu. Raz, dwa! Dobra, wygrałeś! Masz! Co powiesz na taką decyzję, dupko? Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu, w mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery, czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Crane? Słyszy mnie pan, tu Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane Zira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Mówi Ayo, wiecie co robić. Dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia. No i kochani, przeszliśmy Dying Light 1. Jedyneczka, która niedługo już będzie dwójeczką. W sumie może nie będzie dwójeczką, ale wyjdzie dwójeczka. Kochani, do tej gry mam naprawdę pełen sentyment. Naprawdę totalny sentyment. Gra jest z 2015 roku. Więc już swoje lata ma. 7 lat. Myślę, że to jest sporo. Przepraszam za takie cięcie delikatne. No tak, to jest sporo, fakt faktem. Ale gra się nie zestarzała. Gra naprawdę, jak na swoje lata, jest świetna. Ma oczywiście kilka takich swoich niedociągnięć, jeżeli chodzi o tą grę. Tak jak właśnie samo sterowanie. Nie dziwi mnie to, bo jest tutaj bardzo dużo elementów parkouru i tak dalej, wszystkich tych propsów, które możemy się zaczepić, wspinać i tak dalej. No, myślę, że nie dało się to jakoś super wygładzić i żeby ogólnie ten parkour był taki przyjemny, żeby po prostu gra domyślała się, co my chcemy w tej chwili zrobić. Bo wiadomo, jeżeli klikamy S, no to w zamyśle gracza, no nie wiem, czy chcemy zejść w dół, czy chcemy na przykład się odczepić. Więc no... Zirytowała mnie w kilku momentach ta gra podczas naszej serii. Oprócz naszej serii to już zirytowała mnie nie raz, ale podczas serii kilka razy było takich momentów, gdzie naprawdę się wkurzyłem na maksa. Jest kilka też takich elementów, które bym w ogóle wyciął, tak jak z tymi boomerami. W sumie te boomery to tylko takie przeszkadzajki. Przeszkadzajki, które są moim zdaniem osobiście wtrącone niepotrzebnie. Więc no nie widzę jakiegoś zastosowania dla nich, może w niektórych aspektach, ale na pewno nie w takich, że wyskakujemy z okna i wpadamy na zombiaka, on wybucha. To jest już ewidentne, no ewidentne takie wkurzanie gracza. Więc takie elementy moim zdaniem są tutaj niepotrzebne. Aczkolwiek no wracając do podsumowania takiego ogólnego, gra jest fenomenalna, jeżeli chodzi o to. Jest jeszcze dodatek The Following, ogólnie jest kilkanaście takich mniejszych dodatków typu Hellraid i Horda Bozaka i tak dalej. Będziemy na pewno to przechodzić, na pewno jeszcze nie w tym miesiącu. Znaczy The Following jeszcze zrobimy w tym miesiącu, ale w The Following zrobimy tylko i wyłącznie wątek główny, więc nie nastawiajcie się na jakieś poboczne. Zrobimy tylko wątek główny, żeby zdążyć jeszcze przed dwójeczką. Dwójka wychodzi już 4 lutego, nie wiem dokładnie kiedy to oglądacie.
ale pewnie to już jest tylko kilka dni tak naprawdę przed premierą. Nie wiem, czy w ogóle zdążę z The Following, bo nadzieję, że zdążę. Jeżeli nie, no to po prostu wrzucę wam całą serię filmów, żebyście mogli sobie jeszcze to nadrobić. Tak czy inaczej, kochani, dzięki wielkie za poświęcenie w sumie czasu tej serii. Wiem, że ten odcinek będzie miał około 22-3 minut, no ale myślę, że i tak udało nam się to zrobić za pierwszym razem, co jest naprawdę na trybie koszmarnym dosyć ciężkie, nie powiem, że nie. Sama ta gonitwa z tymi koszmarami na samym końcu też jest taka specyficzna, ale daje satysfakcję i naprawdę, jeżeli macie jakichś tam znajomych swoich, którzy lubią takie gry, polecam, naprawdę polecam przejść to w koopie, ponieważ no, gra jest w koopie świetna. No i co, moi kochani, obejrzyjmy sobie jeszcze do końca te napisy końcowe. Nie wiem, jak one są długie w sumie. To by było na tyle. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. W opisie filmu macie Discorda i link do strony www, gdzie macie harmonogram, który możecie sobie obczaić i zobaczyć, kiedy i co będzie rozgrywane. A w tej chwili się z wami żegnam. Grał dla was Shiro, dzięki wielkie, trzymajcie się i widzimy się już w The Following. Hej, hej!